Witam. Dzisiaj w cyklu ukazującym sylwetki ilustratorów polskich zaprezentuję kolejną barwną postać XIX-wiecznego środowiska artystycznego Warszawy. Przedstawię twórcę scen batalistycznych, rodzajowych, historycznych. Zapraszam do poznania życia i twórczości Henryka Pilatiego. Urodził się 19 stycznia 1832 roku w Warszawie w inteligenckiej i dostatniej rodzinie. Jego ojcem był Franciszek, urzędnik Królestwa Polskiego, matką Małgorzata z domu Kozłowska. Ojciec Henryka, spolonizowany Węgier, był pierwszym nauczycielem artysty. Młody Henryk w wieku 13 lat został zapisany do Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W 1848 roku epidemia cholery zabrała oboje rodziców. Musiał porzucić szkołę i podjąć pracę zarobkową, z której utrzymywał młodsze rodzeństwo. Miał wówczas 16 lat. Artysta malował i sprzedawał obrazki rodzajowe i sceny z wojen szwedzkich. W latach 1852-53 tworzył także duże obrazy, m.in. przeznaczone do dekoracji statków żeglugi parowej na Wiśle na potrzeby przedsiębiorstwa założonego przez hrabiego Andrzeja Zamoyskiego, które zostało skonfiskowane przez carat podczas powstania styczniowego. Henryk Pilati należał wówczas do grupy młodych artystów cyganerii skupionej wokół Marcina Olszyńskiego. W roku 1853 znalazł się w Paryżu w École des Beaux-Arts. Uczył się tam przez rok, następnie studia artystyczne uzupełniał w Monachium i Rzymie. Do Warszawy powrócił na stałe w 1858 roku i zajął się ilustrowaniem czasopism warszawskich, Wolnych Żartów, Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Wędrowca, Biesiady Literackiej. Ukazywał w nich często humorystyczne, aktualne wydarzenia i sceny rodzajowe. Ilustrował również wydawnictwa książkowe.
W roku 1879 wyjechał do Petersburga, by objąć posadę w tamtejszym wydawnictwie. Jednak pogłębiająca się choroba alkoholowa tak dalece nadwyrężyła jego siły i zdrowie, że wkrótce jego brat Ksawery zabrał go z powrotem do Warszawy. Losy artysty, który ulegając nałogowi zaprzepaścił swój wielki talent, opisał Wiktor Gomulicki w noweli Malaria. Pilati malował głównie dość konwencjonalne, ale pełne życia sceny historyczne i batalistyczne, szczególnie chętnie walki i potyczki konne ze Szwedami. Malował też obrazy rodzajowe odznaczające się humorem i zmysłem obserwacji typów, gestów i zachowań ludzkich. Miał wielkie poczucie koloru, ale swoje obrazy traktował dość szkicowo, malując przeważnie w oparciu o pamięć i wyobraźnię. Lekkością i swobodą wyróżniają się rysunki artysty. Wiele z nich przedstawia osoby i epizody z życia cyganerii warszawskiej. Tworzył także dzieła należące do nurtu realizmu społecznego. Swoje dzieła wielokrotnie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, w Salonie Aleksandra Krywulta czy Zakładzie Fotograficznym Karola Bejera. W 1889 roku w warszawskim salonie artystycznym miała miejsce zbiorowa wystawa jego prac. Henryk Pilati na swoich płótnach przedstawiał bitwy, potyczki, napady, szczególnie z wojen XVII wieku. Innym motywem, którym posługiwał się artysta, były miejskie i wiejskie sceny rodzajowe. Ważne miejsce w jego twórczości zajmowała szeroka działalność ilustratorska. W słowniku artystów polskich czytamy: rysunki, studia i szkice Pilatiego, wykonywane ołówkiem, kredką, akwarelą i piórkiem, pozwalają prześledzić rozmaitość zainteresowań autora, od typów charakterystycznych, postaci rycerzy czy rozbójników, poprzez rysunki rodzajowe, szkice historyczne i batalistyczne, widoki miejskie i krajobrazy, łącznie z rzadkim u niego pejzażem wiejskim, czy widoki zabytków, na przykład z Krakowa, po studia kostiumologiczne i kopie dzieł dawnych mistrzów. Henryk Pilati, chory i zniedołężniały, ostatnie lata swojego życia spędził w przytułku Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Zmarł 16 kwietnia 1894 roku. To na tyle. Zapraszam za miesiąc. W kolejnym odcinku główną rolę odegra młodszy jego brat, Ksawery Pilati. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.